Dzień dobry, serdecznie witamy na konferencji prasowej przed najważniejszą sportową imprezą co 4 lata na świecie, igrzyskami olimpijskimi, letnimi w Rio de Janeiro. Jutro się rozpoczynają i stąd nasz głos. Głos pełen optymizmu, ponieważ jak nasi często adwersarze mówią 8 lat, to musimy powiedzieć, że te 8 lat absolutnie nie są stracone. Rozpoczęliśmy wielkie odbudowywanie pozycji polskiego sportu na arenie międzynarodowej, z czym mamy teraz do czynienia poprzez wyniki polskich sportowców w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich ostatnich w Soczi widać ten wielki progres. Nie bierze się to bez pewnych działań, które zapoczątkowaliśmy. Nie będę mówił o programach podstawowych, takich jak Orlik, którym można się chwalić dzisiaj na całym świecie, o programie inwestycyjnym wielkim, który nasze rządy rozpoczęły. Również o większych zdecydowanie nakładach na polski sport przez ostatnie lata. To jest w perspektywie tylko przygotowań do Rio de Janeiro w granicach 450-500 milionów złotych na sport kwalifikowany, na ten sport profesjonalny. Z tego możemy być, czerpać pewien optymizm na to, w jakich humorach będziemy obserwować zmagania igrzysk i je potem podsumowywać. Proszę Państwa, zanim sportowcy trafią na igrzyska, muszą się przygotować. Przygotowują się w centralnych ośrodkach sportowych. Przez 8 lat centralne ośrodki sportowe zostały dofinansowane w wysokości prawie 400 milionów złotych. To są ogromne pieniądze, to jest ogromny skok jakościowy ośrodków. Miejsc, w których sportowcy mogą się przygotować do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, ale szczególnie do igrzysk. To tutaj spędzamy ponad 350 dni w roku na obozach i na zgrupowaniach. To tutaj szlifujemy swoje możliwości startowe, swoją technikę, wytrzymałość, wszystko, co jest nam niezbędne. To są wielkie podziękowania dla ludzi, którzy tam pracują i którzy tworzą tą atmosferę, gdzie możemy się przygotować tak naprawdę do tej najważniejszej imprezy, gdzie wszystko mamy w jednym miejscu. Zawodnicy oczywiście czasami na wyjazdach mieszkają w hotelach, ale żeby dobrze się przygotować, muszą mieć wszystko na miejscu. To musi być wszystko przygotowane. Jak powiedział jeden z zawodników będący już w wiosce olimpijskiej, najważniejsze to jest to, żeby było miejsce dobre do treningu, miejsce do wypoczynku i dobrze przygotowane miejsce do tego, żeby odpowiednio się odżywiać. To wszystko mamy w centralnych ośrodkach sportowych. Dodatkowym ważnym elementem dla wszystkich sportowców, którzy już są na arenach sportowych, jest doping. Proszę Państwa, nie bójmy się tego. Wywieźmy flagi. Wspaniale pokazali to nasi kibice, Polacy, w trakcie Mistrzostw Europy, gdzie te flagi biało-czerwone, gdzie flagi wywieszone na samochodach, na domach, wspierały naszych piłkarzy. Wesprzyjmy naszych olimpijczyków, pokażmy im, to do nas dociera. Pokażmy, że jesteśmy z nimi, że ich wspieramy. To całe wsparcie, które mamy od was, od kibiców, bardzo nas dopinguje i sportowcom to się na pewno przyda, będą wiedzieli. Miejmy na sobie barwy nasze narodowe. Szanowni Państwo, w dawnych czasach w Grecji, kiedy rozgrywano pierwsze Igrzyska Olimpijskie, na ten czas zawieszano wszystkie wojny, bo to był święty czas. Bardzo byśmy chcieli, ażeby na ten czas również wojnę z dopingiem zawiesić, żeby te igrzyska były igrzyskami wolnymi od dopingu, oczywiście od tego niedozwolonego, nie od tego, o którym mówił Tomek Kucharski. Bardzo byśmy chcieli, ażeby z tych igrzysk medaliści byli prawdziwymi medalistami, żeby nie dowiadywali się, tak jak mi się zdarzało po wielu latach, o tym, że medale mają trochę inne kolory albo w ogóle się w naszym życiorysie pojawiły. Niech ten sport będzie wreszcie prawdziwym sportem, żeby Igrzyska Olimpijskie były takim świętem sportu, które będzie pozbawione komercjalizacji, co widać chociażby po tym, że obiekty sportowe nie mają żadnych logotypów reklamodawców, są tylko oznaczone logami Igrzysk Olimpijskich. Niech sport będzie wolny od dopingu i niech ta wielka wojna, która niedawno została rozpoczęta, na ten czas przynajmniej zostanie zawieszona.
Ja chcę powiedzieć, podziękować wszystkim, chcemy wspólnie podziękować, bo Państwo wiecie, że tu jest trzy, tylko ja nie mam złotego medalu olimpijskiego, a koledzy mają i to są trzy złote medale olimpijskie, czyli to jest siła też autorytetu, który koledzy tutaj przynoszą. Chcę podziękować polskim związkom sportowym, wszystkim firmom, które wspierały proces przygotowawczy do Igrzysk Olimpijskich, zarówno w polskich związkach sportowych, ale i dla wspierały Polski Komitet Olimpijski. Myślę, że to są środki publiczne i środki te sponsorskie, one muszą zawsze łączyć się w jedno i one powinny dawać gwarancję tego, że dzisiaj z takim optymizmem trochę, ale chcemy powiedzieć, 15+. Trzeba być optymistą. Oczywiście nie chcemy wywierać nadmiernej presji, ale z życzliwością czekamy na taki rozwój wypadków, aby ten wynik polskich sportowców naprawdę był taki jak progres w ogóle polskiego sportu, który od kilku lat już wyraźnie obserwujemy, bo tak jak powiedziałem, 8 lat temu absolutnie rząd pierwszy Donalda Tuska zmienił w ogóle podejście do sportu i tego efekty dzisiaj widzimy na arenach i mamy nadzieję zobaczyć w Rio. Chcę też powiedzieć, bo tutaj jest powiedziane przez Szymona też o tych zasadach, które legły u podstaw odnowienia nowożytnych Igrzysk Olimpijskich przez pana de Coubertina, że to też w tym czasie, kiedy jest tyle politycznych zawieruch wokół świata, trochę ten ład społeczny, jak wiemy, się nam chwieje, o tym rozmawiamy my politycy, tego typu imprezy wielkie z przesłaniem, mamy nadzieję dobrym przesłaniem, będą tą sytuację również społeczną, polityczną stabilizować. Tak byśmy chcieli. Czy tak będzie? Wrócimy do tego po Igrzyskach Olimpijskich, kiedy będziemy podsumowywać to, co się udało wywalczyć, jaki był efekt tych igrzysk i wrócimy do tych dyskusji, powiedzmy, nad odnowieniem pewnych elementów w sporcie, które na pewno przed MKOL-em stoją. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, 15+, to jest, żeśmy tak ustalili, że to z optymizmem chcemy rozpocząć te igrzyska olimpijskie. Każdy z nas ma swoich faworytów. I też mamy nadzieję, że tak tu koledzy powiedzieli, że Państwo przekazali Polakom informację, że polscy sportowcy, bo ci są tego przykładem, śledzą to, co się dzieje podczas igrzysk w Polsce, zainteresowanie, ten entuzjazm i to może być też dodatkowy, ten mały kamyczek do tego, żeby uzyskać sukces w postaci medalu olimpijskiego.